Dzień dobry, witam Panie Prezesie. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Wiemy, że spółka zaangażowała się tutaj też aktywnie w WOŚP. Może nam Pan Prezes coś bardziej tutaj powie na ten temat? Oczywiście, jak co roku staramy się faktycznie czynnie uczestniczyć w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która gra również w mieście Kole. Od kiedy tutaj jestem, czyli od ponad 2 lat, zawsze bierzemy udział. W zeszłym roku, oprócz tego, że zbieraliśmy do skarbonek na terenie zakładu, mieliśmy również wylicytowaną wycieczkę dla zwiedzania naszego zakładu. Okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę, bo została wylicytowana za kilkaset złotych, więc mówię, pieniądze jakieś wpłynęły dla WOŚP-u. Dlatego też stwierdziliśmy, że idziemy w tym samym kierunku również w tym roku. Ze względu też na COVID uruchomiliśmy dodatkowo jeszcze e-skarbonkę. Jest pod moim nazwiskiem Robert Gajda, można faktycznie na moim profilu facebookowym znaleźć link do tej skarbonki, można wpłacić tam za pośrednictwem Mastercard. A oprócz tego zbieramy, jak Państwo widzicie, również na terenie zakładu. Pracownicy chętnie się włączyli w tą akcję. Oprócz tych właśnie zbiórek też mamy 2 gadżety. Jeden jest bezpośrednio ze spółki. Jest to w tym wypadku bilet wstępu na teren zakładu, tak jak był w zeszłym roku, gdzie ja będę oprowadzał każdego, daną grupę, albo to będzie rodzina czteroosobowa, albo faktycznie 4 osoby z zewnątrz. Oprowadzę właśnie poczyszczalnię ścieków po laboratorium, pokażę, jak faktycznie zakład działa, jak to wszystko funkcjonuje. Ja przyznam szczerze, jak tutaj przyszedłem, też nigdy sobie nie wyobrażałem, że to aż tak jest rozbudowana ta oczyszczalnia, więc naprawdę jest to warte do zobaczenia. Wiemy, że w tym roku nie będzie licytacji ze względu na COVID, więc można te gadżety nabyć bezpośrednio w sklepiku w Chówcu, więc zapraszam do licytacji. Cena wywoławcza jest 100 zł. Ja już przez Facebooka dostałem informację, że jest zainteresowanie, ktoś już nawet 200 zł dał za to, więc myślimy, że na pewno ta kwota będzie rosła. Ponadto ja też prywatnie, z tego co wiele osób wie, moim hobby jest wędkarstwo, tym bardziej w tym wypadku karpiowe. Jest to specyficzny faktycznie rodzaj wędkowania. Jest to dosyć trudna pasja, ale stwierdziłem, że mogę kogoś wciągnąć to. Zapewniam w tym wypadku pobyt nad pięknym jeziorem Korzecznik, 3-dobowy, ze wszystkimi dogodnościami. Przede wszystkim jest sprzęt karpiowy, który ja wypożyczę, dam przynęty, dam talenty, zapłacę pobyt tam, zapewniam również nocleg w namiocie, bo są specjalistyczne namioty, łóżko, wszystko, więc tylko po prostu wziąć, zadecydować i podejść do tego tematu. Tutaj jest kwota 200 zł minimalna. Całość takiego wyjazdu to jest koszt rzędu 1000 zł, więc na pewno warto się zdecydować i pójść w tym kierunku. Więc jak widzicie Państwo, staramy się tak pozostali mieszkańcy naszego koła, żeby jednak koło wypadło jak najlepiej. Wiem, że miasto się również włączyło i Pan Burmistrz i pracownicy, więc staramy się grać z Jurkiem do końca świata jeden dzień dłużej. Proszę nam powiedzieć, ile się udało zbierać do e-skarbonki do tej pory? Znaczy tak, w tej chwili na e-skarbonce ona jest od ponad tygodnia uruchomiona, mamy 305 zł. Z tego co tutaj mamy zebrane, to też wiemy, że już mamy kilkaset złotych od pracowników, więc myślę, że na pewno okrągłą sumę, na pewno powyżej 1000 od nas, nasz wkład będzie wnosił w tą akcję. No nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Państwu jak najwięcej, oczywiście, żebyście Państwo zbierali do e-skarbonki. Proszę nam powiedzieć, czy również Państwo przewidują wyjście na miasto i oczywiście tam jakby dokończenie tego dzieła. Oczywiście ja stoję zawsze pod kościelem świętego Bogumiła u nas w Kole. Ogółem z orkiestrą to już będę grał 29 raz, bo byłem od pierwszej orkiestry, najpierw w Poznaniu, gdzie studiowałem, później właśnie w mieście Kole, więc nie przerywam tego, jestem przez wszystkie te finały razem z Wielką Orkiestrą. Tak samo w tym roku będziemy stać, będzie nas dosyć duża grupa. Zaczynamy już od godziny 8 rano pod właśnie kościołem świętego Bogumiła i przynajmniej do godziny 12 będziemy stać w tym miejscu. Oczywiście później będzie też można nas spotkać na terenie miasta, bo będziemy też poruszać się po ulicach, więc jeżeli ktoś nie zdąży, to może nas znaleźć w ten sposób, a jeżeli faktycznie nie uda mu się nas spotkać, zapraszamy do wrzucania do e-skarbonki przez Mastercard. Podkreśla Pan Prezes, że cały czas tutaj nas. Ile jest osób tutaj w Pana grupie? No w tej grupie, które za mną działają, to jest ponad 10 osób i staramy się co roku, żeby nas wszystkich było widać, każdy z nas w inny sposób wspiera, bo niektórzy bezpośrednio właśnie poprzez kwestowanie, inni też poprzez własne firmy dają różnego rodzaju vouchery. W tym roku też zostały faktycznie wiele voucherów do licytacji przedstawione. Tam firma Meblant jest, gdzie daje rabat na meble kuchenne, jest firma Marak na okno Plas Kraków, jest Robert Czerniejewski z jego centrum ogrodniczym, czym również jest tam voucher.
jest biały fortepian, gdzie połowę swoich pieniędzy, które danego dnia, czyli od soboty, będą zbierane za posiłki, bezpośrednio będzie można wrzucić do puszki, więc to też będzie przekazane na Wielką Orkiestrę. Więc jak widzimy, działa to naprawdę bardzo dobrze. W tamtym roku również mnóstwo pieniędzy zebraliśmy. Myślę, że nadal będzie to wyglądało tak samo. Dziękujemy bardzo za wywiad. Dziękuję również panu, dziękuję państwu. Dla Polskich Faktów wywiadu udzielił pan Robert Gajda.